No i rozpoczynamy. Dołączamy w zasadzie do pojedynku Geralta, Mateusz Budziak, Sidestorm Gaming, Polak. A z drugiej strony Kang Min-su, czyli Solar z teamu Onsite Gaming. W kolorze niebieskim jest Koreańczyk. No i już Solar prowadzi 1-0 z Geraltem. A my tutaj dołączamy, żeby zobaczyć, czy coś się jeszcze odmieni. Geralt napisał, że właśnie trochę ciężko tym Protossem jednak mu na Solara wygrać. Na pewno niełatwe to zadanie, ale no, trzeba podejmować się takich prób. No w turnieju już zostało w zasadzie... No wow. No w turnieju zostali nam w zasadzie sami bardzo, bardzo dobrzy zawodnicy. Bian, Spirit, Klem, Astrea, Maxpax, Riang, Kreator, Solar, Geralt, Gumiho, Classic, jeszcze jest tam paru innych. Ale no jest naprawdę... Plejada gwiazd. No i albo się uda, albo się nie uda. Na razie Geralt bez zwiadu zupełnie. Żeby sobie troszeczkę podkręcić build order. Znaczy, ciekawe nawet, nie? Że nie chciał blokować ekspansji Solarowi. Wydaje mi się, że to jest dobry krok, ale... Może on nie chce prowokować Zerga, żeby on zajął tutaj bogaty gaz i te ekspansje, bo często Zergowie lubią to zajmować na tej mapie. Zamiast na przykład tej bazy albo tej tutaj na dole. Bogaty gaz troszeczkę kusi. Nie wiem, czy podoba mi się ta barykada Geralt, on powinien zrobić ten gateway gdzieś tutaj, tylko że pylon nie sięga zasilaniem i to jest, no niby błąd, niby nie błąd. No tutaj sobie, nie no w sumie jest okej, nie? Tylko że normalnie na tej mapie dwoma budynkami już można mieć barykadę. Może się czepią na siłę w sumie. Ale potem po prostu trochę niewygodna będzie ta barykada, bo jak on musi zrobić kolejny gateway tutaj, tutaj się nie da, bo będzie za duże przejście, więc jak zrobi gateway tutaj, no to jednostki z kolei będą musiały po takim dłuższym, dalszym łuku iść do pierwszej bazy i trochę wolniejszy będzie przepływ właśnie tych jednostek. W przypadku na przykład mutalisków, stalkerów to może mieć znaczenie. A może w ogóle tego nie będzie? Może nie będzie niczego. Twilight Council wykonanie Mateusza. Czyli zapewne zobaczymy Dark Templar Drop albo jakieś inne. Już byłoby to bardzo dziwne zagranie. No właśnie. Ja tutaj Robo Facility aktualnie nie widzę. Jakoś dziwnie późno zagrał ten budynek, co nie? Tak, takie mam dziwne obserwacje. Jest faktycznie ten drugi gateway. Solar zagrał haczerkę bardziej z przodu, o czym za chwileczkę gracz się powinien dowiedzieć. On zaraz podejdzie. Jednocześnie cieniem coś tam posprawdzał. Teraz już widzi, gdzie jest trzecia baza Solara. No i dereczki. Ciekawe, czy ten lekko opóźniony Robo Facility jakoś wpłynie na taktykę Protossa polskiego. Myślę, że niekoniecznie. O, i tutaj jak widzimy Solar chce podlecieć. O, wow, jakie wyczucie, no. Idealnie. No, idealnie, widziałeś, dokładnie. Ciekawe, czy uda się rozwalić tego Overlorda. Solar jak zaczął się cofać. Ej, ale nad tym chyba nie da się zaparkować, ani nad tym. To w sumie mam wrażenie, że łatwiej było teraz uciec Solarowi lecąc w górę niż w dół, no ale wybrał to wybrał, nie ma co drążyć. I to jest mega dobre, że udało się złapać takiego Overlorda, jeszcze jakiś lekki supply bloku Solara. Może nawet taki jakieś 8-10 sekund nawet. Piękna sprawa. Na wysokim poziomie wszystkie takie rzeczy mają niebagatelne znaczenie. Warpism zaraz poleci do Solara. No i albo tutaj się warpuje z reguły pierwsze Dark Templary. Co jest ważne, Solar nie ma świadomości, że będzie tak atakowany. Aczkolwiek, jednak stawia spora, czyli... Zakłada, że to mogą być dareczki, skoro nie widział Oracle. No i to jest niestety albo niestety prawidłowa reakcja tego zawodnika. Kończy się Dark Shrine i, o, no i Warpism jest na pozycji, więc tutaj nie było błędu. Stalkery? Hello? Hello? Geralt? Okej. Okay. To było ciekawe. Taki dis może to jest. O, oh, wow. Ej, no to... Czy on wygrał? Oczywiście Koreańczyk już zaczyna tańczyć sporem. Kiedyś pamiętam, jak to pierwszy raz w życiu widziałem chyba Unercia. Takie uciekanie sporem. Miałem taki wow, to tak można. No można uciekać sporem. Oj nie, stracony jeden Dark Templar. Ale dobra, i tak nie było źle. Zobaczcie, że Solar też się pomylił i nie trafił dronami od razu w surowce.
miło. Całkiem, aczkolwiek no też nie można mówić o jakimś specjalnym prowadzeniu. Przez chwilę jest więcej probek od dronek. No to jest jakiś powód do radości. O, i teraz jeszcze niszczymy skałki, dobra. Mega mi się podoba to szybsze przejście w Robobeja. Bo oczywiście w takich scenariuszach zergowie czasami lubią właśnie nie robić za dużo dronek, tylko bardzo mocne uderzenie i wtedy disruptory są mocne. No ale... czy uda się wygrać? Bo to nie jest tak, że o, zrobił disruptory, na pewno się obroni. Otóż nie. To nadal może być bardzo ciężkie do wygrania, zwłaszcza że Grat jeszcze nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Roachy już wchodzą lewą stroną. Solar od dłuższej chwili robił tylko jednostki do walki służące. No mało tych jednostek Protossa tutaj jest. Recall. Disruptory kolejne trzeba grać. No zapewne tutaj poświęca swoją bazę. Nie wiem właśnie, czy tutaj zadowolony ze swojej gry Warpreason jest Grat, bo on powinien dużo wcześniej zacząć atakować tutaj tego Queena i drony, chociaż też wtedy Solar by może wcześniej zaczął wycofywać swoje Roachy, a tak to jest może jeszcze lekko odsłonięty. I teraz bardzo ważne zniszczenie spora, żeby można było manewrować Warpreasonem wśród dronek. Klikamy po tych dronach. Dobrze, kilka zniszczonych. Trzecią bazę oczywiście Solar rozwalił Geraltowi, nie było ratunku. No i teraz kuleczki, od was dużo zależy. Tutaj nie ma przejścia, dlatego jeszcze nie uderza Disruptorem Geralt. Teraz dopiero może użyć tej jednostki. No i mikro, makro, obrona. Dobrze to wygląda dla Geralta według mnie. No, tutaj to raczej by się obronił. Przy bateriach z archonami. Dobry moment na wycofanie, bo niektórzy by tutaj dalej kluczyli, atakowali. No i też podoba mi się miejsce, w którym tutaj, no, samo przejście w tę trzecią bazę, przerzucenie jej tutaj, no to są bardzo mądre ruchy Geralta. Ale to jeszcze gry nam nie kończy. Szybkość do Warpizma opracowana. Celem jak zwykle drony, może karakany, jakby się tutaj tak napatoczyły. Idealnie naszły. O, dobrze. Nieźle, fajnie. Dobra, trochę roachy, trochę dronek, zaburzone wydobycie, nice. To było ładne uderzenie Mateusza. I jeszcze jeden taktyczny Dark Templar. Albo dwa. Ej, ciekawe, czy on to tak zrobi, że wyśle jednego daryczka tutaj, jednego tutaj. A tu nie ma w ogóle cały czas, zauważmy, tych sporów. No jest to Overseer w sumie. Ale do pierwszej bazy dokładnie o tym myślałem, że jakby tu polecieć, tymi Dark Templarami pochodzić do różnych baz, to jest... jest potencjał. Kurczę. Ale jak z obroną teraz jeszcze. No atakujemy. Albo Recall ewentualnie. Dobra, Dark Templary wchodzą do baz zergowych. Tylko teraz byleby nie zepsuć obrony. Bo to nie jest wcale takie proste. Tutaj jak widzimy, Dark Templar się wymienia. O, jednak jest tutaj cały czas tym Warpismem, ciekawe. No niestety Dark Templary niektóre już padają. Tu się w miarę Geralt wybronił. Nie wygląda cały czas źle pozycja Polaka. Jeszcze kuleczka. Pytanie, w co uderzyć? W drony, czy może w inne coś? No jest okej. Niby nie dużo, ale jednak w kierunku zwycięstwa. Może czas na jakieś ładne uderzenie. Teraz. Geralt aż też się trochę tak uruchomił i rzucił już drugą kulę, licząc na to, że Solar może wdepnie. Solar ma tylko 66 dronek cały czas, czyli wątpliwa ekonomia jak na ten etap gry, ale ma za to bardzo duże siły. Ale może kule to odwrócą. Leci kula, leci! Dobrze, mocna kula. 8 jednostek zniszczonych. Ale potrzebować będzie jeszcze kilku takich dobrych akcji Mateusz. Super baterię odpalił, żeby też kupić czas na przeładowanie disruptorów. Aż 5 kulek w tym momencie, 4 przeładowane. Solar się turla. Ciekawe, czy się odwróci nagle. Raczej nie może się odwrócić Solar. Dobra, no i czwartą bazę trzeba z powrotem zagrać. Kolosy zakolejkowane. O, tu jest potencjał. Ale jednak Solar patrzy, więc chyba lepiej nie ryzykować. To nie są łatwe rzeczy, tak przyczaić się na zerga. No to i wiadomo, że te kulki by nie uderzyły, dlatego Geralt słusznie je podnosi z powrotem do Warpizma. I kolejna kula! Ole, tu ładnie to wprowadził! W zerglingi też można było chyba rzucić.
Ale spodziewał się innego manewru Koreańczyka Mateusz. I kolejna kuleczka. Uj, fantastyczna, fantastyczna, bardzo dobra. I jeszcze jedna. Doskonale. Doskonale. I jeszcze jedna. Jak to wchodzi? Jak w Lambo. Na tej mapie też pamiętam, chyba parę miesięcy temu tak ładnie to wchodziło. A może i rok temu to już było. Pięknie. Są momenty, są argumenty, że Geralt prowadzi, ale potrzebuje czwartej bazy i trochę wydaje mi się, że późno ją jednak tutaj ponownie zajmuje. Trochę mu zeszło. Za moment kolejne kolosy. Na razie ma tylko jednego, tutaj jeszcze były kolejne próby warpismem. To są fajne manewry, tak uśpić czujność rywala i potem nagle znowu dareczkami w jakieś miejsce. No pod warunkiem, że właśnie to Solar będzie mieć inicjatywę i tym samym nie będzie mieć za bardzo obrony. Bo niewiele zostawił, żeby nie powiedzieć nic nie zostawił. Oho, o dobra, fajnie. Dobrze, 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 spłacił się ten Disruptor na pewno. Tutaj też jakaś dziwna potyczka, jak te Dark Templary. Dobra, fajnie, fajnie. Tylko nie wiem, czemu nie obronił tej bazy. No stoi tutaj jak widły w gnoju Geralt, zamiast pójść i obronić, to nie robił nic, ale... O Jezuniu, i tu ten kolos. Trochę go też poniosło. Boże, Geralt. No pogubił się. Ale on się pogubił dlatego, że był zaabsorbowany trochę Dark Templarami. Ten kolos ostatecznie się przewrócił. Jakby wszystko trochę lepiej zrobił Geralt, to by była klasa. Miałby czwartą bazę. Za doby obrażenia. To byłaby przewaga. To na pewno. Ile on tych kolosów robi? 5? Okej. Okay. Znaczy no, będą 4, bo jednego stracił, ale... Nie no, 5 będzie łącznie zaraz. Tak jakby 6 kolosów w jednej grze wybudował. Okej. Okay. Wydaje się, że bardzo dużo. Byleby tylko nie za dużo. I lecimy. Kolejne kule. Trochę po dronach, trochę po innych rzeczach. Nice, tutaj dobrze to wygląda. Ładnie kolosy mogą się spisać. Jeszcze ofensywny blink. I tutaj można było też chyba Disruptorem przywalić albo dwoma. Może Solar by się zagapił, bo do tego to się czasami sprowadza, żeby Disruptory zrobiły właśnie fajny damage. Dwa Vipery zagrane przez Solara. Uła. No dobra, dobre podniesienie, bo raczej by nie uderzył. Więcej Archonów. Pasywność jest jak najbardziej też wskazana. Mam nadzieję, że Geralt jednak może nie pójdzie... Uff! W te kariery nie pójdzie, była perfekcyjna kula. Kula dała wula. Nice. Doskonale. I na takiego nieczujnego Solara właśnie Geralt musi czekać. W tym momencie 4,5 tysiąca różnicy w stratach na niekorzyść Zerga. On jeszcze raz próbował, okej. Okay. Tutaj dobra barykada, chociaż nie wiem, czy z kanona więcej bym tutaj nie dostawił, albo dwa. No i tak w sumie okej, okay, no coś tam zniszczył, teoretycznie. A jednak, mamy Stargate'a. Tutaj dość pewnie wygląda Mateusz, ale też nie dajmy się zwieść, bo jak Solar wjedzie, to nadal jest bardzo niebezpieczne, także słuszne wycofanie Mateusza. No dokładnie, bo Vipery, bo wszystko, bo ta pozycja trochę jednak niebezpieczna. No i będzie awantura. Tam jeszcze jakieś Dark Templary zaczęły iść w kierunku baz zergowych. To jest bardzo dobre, bardzo mądre, jeżeli chodzi o Geralta. Taka kontra w trakcie dużego zamieszania. Kolosy powyciągane. No wszystkie poza jednym. Troszeczkę Force Fieldów, troszeczkę Archonów, Stalkerów przede wszystkim. No i nie wygląda to tak najgorzej. Solar też nie walczył z tymi jednostkami cały czas. 10 dronek zniszczonych. Jest jeszcze nadzieja. Może by tak złapać te Vipery też? Chyba ciężko. Dobra, zbiera się Mateusz. Wszystkie jednostki z mapy widać, że zgarną. No super, jakby teraz udało się jakieś kule wsadzić, jakoś przeatakować i może nawet wygrać. Wydaje się, że niedaleko do zwycięstwa. Okej, tu jakieś drony złapane. Tutaj Dark Templar powraca w blasku chwały. No chyba jeszcze nawet zdąży uciec. Doskonale. Albo i nie zdąży. Overseer ma ulepszenie do prędkości.
Znowu przegrupowany Solar. Geralt w końcu uznał, że chyba pora zaatakować, ale on jeszcze czeka tak naprawdę na jakieś Archony, na jakieś Immortale idące z bazy. I tam chyba jeszcze kroczą dwa kolosy? Nie, to Archony, okej. Okay. O, kuleczki, kuleczki, kuleczki! Doskonale! Mocne uderzenie od Fizz Raptorów. Tutaj jeszcze jednego Archona można z High Templarów? Nie, dobra, to był chyba tylko jeden High Templar. Jezu, nie, ale to jest ciężkie uderzenie. Roachy niestety zbyt liczne. No i szkoda, bo to się powinno, mam wrażenie, lepiej skończyć. Dużo lepiej. Ale Solar jakimś cudem. Chyba to wygra. Wcale nie miał jakiejś spektakularnej ekonomii. No właśnie, szybsza czwarta baza Geralta i by było, myślę, że lepiej. Bo on nie miał pełnego limitu. Czekał na jeszcze kilka ważnych jednostek. No, piątej bazy oczywiście Geralt zająć nie może. Solar na 66 dronach. Niesamowite, że tak długo można na takiej ekonomii grać. Trochę mi to Wayne'a przypomina. Teraz takie kumulowanie kompozycji przez długi czas musi zrobić Polak, żeby mieć szansę na kolejny atak. Trzy Vipery uczepiły ładnie tego Prisma. Jakby tak wyssał sobie hajwa. O! No tutaj było bardzo dobrze uderzenie. Kurczę, i tutaj kolejny Disruptor też w sumie nie najgorszy. Ale widzimy, że nadal za dużo zergów. Solar ma, pamiętajmy, ulepszenia właśnie do lingów już plus 2, ma Adrenala. Fajny w probach. No nie da się niestety już tego wyciągnąć, ale było bardzo niedaleko. Tutaj ostatnie małe zwycięstwo Mateusza to może być rozwalenie tej haczerki. I to by było w zasadzie na tyle. Moralne zwycięstwo na koniec. No, zajechał Solar masą. On już ma, on jeszcze ma z czego zbierać, Geralt już nie ma właśnie. Geralt widzę, że never give up, never surrender. GG. No szkoda, szkoda, że tak się skończyło. Bo niewiele brakowało. No, tak myślę, że szybciej odbudować czwartą bazę w górnym prawym rogu, a poza tym było spoko. No, 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 w tym jednym momencie, że tam właśnie tu obronić czwartą, bo miał czym, tu jakieś kontrataki Dark Templarami robił i tak dalej, i tak dalej. No sporo rzeczy w wielu miejscach się wydarzyły i tak właśnie się to pogubiło, nie? Solar miał tylko 15 EPM więcej. Nie, no wiadomo, że różnica w prędkości nie jest tak duża, nie? Ale jakby jeszcze ciut szybciej zagrać tu i ówdzie, to... To by siadło, bo to było do wygrania, myślę. Mocne kule, niektóre przyjmował Solar. Dobra, Solar na klasykę sobie będzie grać.